List Pawła do Galacjan. Paweł, apostoł, nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów galackich. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko przechodzicie od tego, który was powołał przez łaskę Chrystusową do innej Ewangelii, która nie jest inną, a tylko są ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale jeśli byśmy nawet my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię niezgodną z tą, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Jakośmy przedtem powiedzieli, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam kto opowiada Ewangelię niezgodną z tą, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. Albowiem, czy teraz ludzi chcę pozyskać, czy Boga? Albo czy ludziom staram się podobać? Bo gdybym jeszcze ludziom chciał się podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmuję wam, bracia, że Ewangelia opowiadana przeze mnie nie jest według człowieka, albowiem ja anim jej wziął od człowieka, anim się jej nauczył, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Boście słyszeli o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem Kościół Boży i burzyłem go. I przewyższałem w żydostwie wielu rówieśników w rodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych. Ale gdy się upodobało Bogu, który mię odłączył z żywota matki mojej i powołał przez łaskę swoją, objawić we mnie syna swego, abym go opowiadał między poganami, natychmiast nie radziłem się ciała i krwi. Nie udałem się też do Jerozolimy do apostołów, którzy byli przede mną, ale poszedłem do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku. Potem, po 3 latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się poznać z Piotrem, i mieszkałem u niego 15 dni. A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. A co wam piszę? Oto świadczę się Bogiem, nie kłamię. Potem poszedłem do krain Syrii i Cylicji, a nie byłem znany osobiście zborom Chrystusowym w Judei, lecz tylko słyszeli, ten, który nas niegdyś prześladował, opowiada teraz wiarę, którą przedtem burzył, i chwalili Boga ze mnie. Potem, po 14 latach, udałem się znowu do Jerozolimy z Barnabaszem, wziąwszy z sobą i Tytusa. Udałem się zaś według objawienia i przedstawiłem im, a szczególnie zacniejszym, Ewangelię, którą opowiadałem między poganami, żeby czasem nie było rzeczą daremną, że biegam lub przedtem biegałem. Ale nawet Tytus, który był ze mną, chociaż Grek, nie z musu się obrzezał, ale dla fałszywych braci, którzy się wkradli, przybywszy dla szpiegowania wolności naszej, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę, którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda Ewangelii trwałą była u was. A od tych, którzy się zdawali być czymś, jakimi niegdyś byli, nic mię to nie obchodzi, Bóg nie patrzy na osobę człowieka, ci, którzy się zdawali być czymś, nic mi nie przydali, przeciwnie, widząc, że mi jest poruczona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, albowiem ten, który był skuteczny przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skuteczny był i przeze mnie, między poganami. I poznawszy daną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan,
uważani za filary, podali mnie i Barnabaszowi prawicę wspólności, abyśmy apostołowali między poganami, a oni między obrzezanymi, tylko żebyśmy pamiętali o ubogich, o co też pilnie się starałem, aby to wykonać. A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, wystąpiłem przeciw niemu w oczy, gdyż był zganiony, albowiem nim przyszli niektórzy od Jakuba, wespół z poganami jadał, a gdy przyszli, usuwał się i odłączał się z obawy przed obrzezanymi, a wespół z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, tak, że i Barnabasz uwiedziony był ich obłudą. Ale gdym obaczył, że nie prosto chodzą w prawdzie Ewangelii, rzekłem Piotrowi wobec wszystkich: jeżeli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż pogan przymuszasz żyć po żydowsku? My z przyrodzenia Żydzi, a nie z pogan grzesznicy. Wiedząc, że nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków zakonu, dlatego, że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. A jeśli, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, samiśmy się okazali grzesznikami, czyż tedy Chrystus jest sługą grzechu? Bynajmniej. Albowiem jeśli to, com zburzył, znowu buduję, to samego siebie czynię przestępcą. Bo ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus na próżno umarł. O bezrozumni Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był odmalowany, jakby między wami ukrzyżowany. Tylko tego radbym się dowiedzieć od was, czy z uczynków zakonu wzięliście ducha, czy ze słuchania wiary. Czy tak bezrozumni jesteście, począwszy duchem, teraz ciałem kończycie? Czy tak wiele ucierpieliście bez pożytku? O, gdybyż tylko bez pożytku! Ten tedy, który daje wam ducha i czyni cuda między wami, czy z uczynków zakonu to czyni, czy ze słuchania wiary. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Wiedzcie tedy, że którzy są z wiary, ci są synami Abrahama, a Pismo przewidziawszy, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, przepowiedziało Abrahamowi: w tobie błogosławione będą wszystkie narody. A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, bo wszyscy, którzy są z uczynków zakonu, pod przekleństwem są, bo napisano: przeklęty każdy, kto nie wytrwa we wszystkim, co napisano w księdze zakonu, aby to czynił. Że zaś przez zakon nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz jawna, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale zakon nie jest z wiary, lecz kto by je wykonał, żyć będzie w nich. Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, albowiem napisano: przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama przyszło w Chrystusie Jezusie na pogan, abyśmy obietnicę ducha wzięli przez wiarę. Bracia, po ludzku mówię, przecież potwierdzonego testamentu człowieka nikt nie łamie i nic nie przydaje, lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi: i nasieniom
jako o wielu, ale jako o jednym i nasieniu Twemu, które jest Chrystus. To tedy mówię, że testamentu potwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa, zakon, który nastał po 430 latach, nie unieważnia, aby obietnica miała stracić moc swoją. Albowiem, jeśli z zakonu jest dziedzictwo, to już nie z obietnicy, lecz Abrahamowi przez obietnicę darował je Bóg. Cóż tedy zakon? Z powodu przestępstwa przydany został do czasu przyjścia nasienia, dla którego stała się obietnica, sporządzony przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jeden jest. A zatem, czy zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Albowiem gdyby był dany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie by z zakonu była sprawiedliwość. Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica z wiary w Jezusa Chrystusa była dana wierzącym. A przedtem, nim przyszła wiara, byliśmy pod strażą zakonu, wespół zamknięci aż do przyjścia wiary, która miała być objawiona. A tak zakon był naszym przewodnikiem ku Chrystusowi, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod przewodnikiem, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa obleczeni jesteście. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny lub niewiasty, albowiem wy wszyscy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśliście wy Chrystusa, tedyście nasieniem Abrahama, a według obietnicy dziedzicami. Mówię tedy, dziedzic, póki jest dziecięciem, niczym się nie różni od sług, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod opiekunami i rządcami do czasu określonego przez Ojca. Tak też i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy poddani początkowym zasadom świata, lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, który był poddany pod zakon, aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy prawa synostwa dostąpili. A żeście synami, przeto Bóg posłał w serca wasze ducha Syna swego, wołającego: Abba, Ojcze. A tak już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeżeli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Ale wówczas, nie znając Boga, służyliście tym, którzy z przyrodzenia nie są bogami. A teraz, poznawszy Boga, a bardziej poznani będąc od Boga, czemu wracacie znowu ku początkowym zasadom świata, mdłym i ubogim, którym znowu jak dawniej w niewolę oddać się chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się o was, czy nie na próżno pracowałem około was. Bądźcie jak ja, gdyż i ja jak wy. Bracia, proszę was, w niczym nie ukrzywdziliście mnie, bo wiecie, żem z powodu słabości ciała opowiadał wam Ewangelię po raz pierwszy i że pokuszenia mego, które było w ciele moim, nie ważyliście sobie lekce, aniście nim nie gardzili, ale przyjęliście mię jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Jakież to tedy było błogosławieństwo wasze? Albowiem daję wam świadectw, że gdyby to było można, wyłupilibyście oczy swoje i mnie je oddali. I tak, czyżem się stał nieprzyjacielem waszym, mówiąc wam prawdę? Pałają ku wam gorliwością niedobrą, lecz chcą nas odłączyć, abyście wy ku nim pałali. A dobrze jest pałać gorliwością w dobrym zawsze,
a nie tylko, gdy jestem obecny u was. Dziatki moje, które znowu z boleścią rodzę, dopóki Chrystus nie będzie wykształtowany w was. Chciałbym teraz być u was i odmienić głos swój, ponieważ wątpię o was. Powiedzcie mi, którzy chcecie być pod zakonem, nie słyszycież, co zakon mówi? Albowiem napisano, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, a który z wolnej, według obietnicy. To ma inne znaczenie. Są to bowiem dwa testamenty. Jeden z góry Synaj, który rodzi w niewolę, a ten jest Agar. Albowiem Agar jest to góra Synaj w Arabii, a odpowiada dzisiejszej Jerozolimie, bo jest w niewoli z dziadkami swoimi. Lecz Jerozolima na wysokości wolna jest, która jest matką wszystkich nas. Albowiem napisano, rozwesel się, niepłodna, nierodząca, porwij się i zawołaj, niepracująca w porodzeniu, bo samotna daleko więcej ma dzieci niż ta, która ma męża. My zaś, bracia, jesteśmy dziećmi obietnicy na podobieństwo Izaaka, ale jak wówczas ten, który się urodził według ciała, prześladował tego, który był według ducha, tak i teraz. Ale co mówi Pismo? Wyrzuć niewolnicę i syna jej, albowiem nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. A tak, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeśli się obrzezujecie, Chrystus wam nic nie pomoże, a oświadczam każdemu człowiekowi, który się obrzezuje, że powinien cały zakon wypełnić. Pozbawiliście się Chrystusa, którzykolwiek przez zakon się usprawiedliwiacie. Wypadliście z łaski, albowiem my duchem z wiary oczekujemy nadziei sprawiedliwości, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara działająca przez miłość. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Ta namowa nie jest od tego, który was powołuje. Trochę kwasu zakwasza zaczynienie. Ja ufam o was w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, który was niepokoi, odniesie sąd, ktokolwiek on jest. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie opowiadam, czemuż jeszcze prześladowanie cierpię? Ustało tedy zgorszenie z krzyża. Bodaj by i odcięci byli ci, którzy was podburzają, bo wy do wolności powołani jesteście, bracia. Tylko pod zasłoną tej wolności nie pozwalajcie ciału, ale w miłości służcie jedni drugim. Albowiem cały zakon w jednym słowie się wypełnia, w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ale jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcież, abyście jedni od drugich nie byli strawieni. A mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonacie. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. A jeśli was duch prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, jako to: cudzołóstwo, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźń, swary, zazdrość, gniewy, spory, niesnaski, odszczepieństwa, nienawiść, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne, o których zapowiadam wam, jaką i przedtem zapowiadał, że którzy czynią te rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś ducha są miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, wiara, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie masz zakonu. Ci zaś, którzy są Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli duchem żyjemy, duchem też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugich nienawidząc. Bracia, jeśli by człowiek i pochwycony był w jakim upadku, wy jako duchowi naprawiajcie takiego w duchu łagodności, dając baczenie na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Albowiem jeśli kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten sam siebie omamia, ale każdy niech sam swój uczynek bada, a wtedy będzie miał chwałę z samego siebie, a nie z drugiego. Albowiem każdy swoje własne brzemię poniesie, a ten, który jest nauczany w słowie, niech ma wspólność wszelkiego dobra z tym, który go naucza. Nie mylcie się, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co bykolwiek siał człowiek, to też rządź będzie, bo kto sieje ciału swemu i z ciała rządź będzie skażenie, ale kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A dobrze czyniąc nie słabiejmy, albowiem czasu swego rządź będziemy, jeżeli się nie znużymy. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Patrzcie, jak długi list wam napisałem własną ręką. Ci wszyscy, którzy chcą być dobrze uważani według ciała, przymuszają was obrzezywać się tylko w tym celu, aby nie byli prześladowani dla krzyża Chrystusowego. Albowiem i ci, którzy się obrzezują, sami nie zachowywują zakonu, ale chcą, abyście się wy obrzezywali, by mieć chlubę z waszego ciała. Ale ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić, chyba tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A którzykolwiek według tego sznura postępować będą, pokój im i miłosierdzie i Izraelowi Bożemu. Wreszcie niech mi nikt nie zadaje trudu, albowiem ja piętna Pana Jezusa noszę na ciele swoim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.